DG PETOK, obiektywnie o biznesie, witam serdecznie, Szymon Glonek. Ostatnio cały czas słyszymy o odnawialnych źródłach energii, o paliwach kopalnych, o węglowodorach, o energetyce, o energii. Tak często jako drożyźnie i o inflacji. Ostatnio. Nie będziemy, co prawda, dzisiaj mówili o tych dwóch ostatnich pojęciach, ale o energetyce mocno porozmawiamy. No właśnie, jaka jest jej przyszłość, w którą stronę powinniśmy iść, no bo to, co dzisiaj, no to wiadomo, że trzeba zabezpieczyć najbliższą zimę, najbliższy okres, ale energetyka, no to są najczęściej długofalowe inwestycje i długofalowe programy. I właśnie w którą stronę iść? Jak Polska powinna rozwijać swoją energetykę? Porozmawiam z Łukaszem Dobrowolskim z Fundacji Climate Strategy Poland. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No to co, faktem ostatniego półrocza stało się to, że kończymy z paliwami kopalnymi na stałe szybko, znaczy jak najszybciej się da. No, i na pewno musimy skończyć z pomysłem, że będziemy mogli te paliwa kopalne czerpać z Rosji. No to co dalej? Tak, faktycznie jest tak, że wojna w Ukrainie i agresja Rosji, i całe geopolityczne zamieszanie, właściwie przewartościowanie całego globalnego porządku, które to wywołało. Spowoduje bez wątpienia jeszcze większe przyspieszenie procesu transformacji energetycznej i przechodzenia na alternatywne, odnawialne źródła energii. Dlatego, że to teraz już jest nie tylko kwestia przeciwdziałania zmianie klimatu, czy takich długofalowych działań związanych z dochodzeniem do net zero, dekarbonizacji, ale teraz stało się to. Również imperatywem bezpieczeństwa i, i takiego geopolitycznego i fizycznego niemalże bezpieczeństwa. No i to jest bez wątpienia kierunek, który zarówno Unia Europejska jako całość, jak i my też jako Polska powinniśmy, powinniśmy obierać. No dobrze, tylko I... jeśli chodzi o OZE, no to dzisiaj minister klimatu mówi, że to jest około 15% naszej energetyki w Polsce. Ale specjaliści mówią, że znaczne zwiększenie źródeł dostarczania energii OZE, czy to będzie wiatr, czy to będzie słońce, czy wiatr na morzu, czy, czy na ziemi, no na razie jest trudne z jednej strony ze względu na prawo, z drugiej strony ze względu na... E, w, czasochłonność postawienia no przy fotowoltaice może ta czasochłonność nie jest aż tak duża, przy farmach wiatrowych większa, ale jest jeszcze trzecia strona i trzecia strona no to jest kwestia magazynowania tej energii. Tak, tu poruszył Pan kilka, kilka wątków jednocześnie, to może tak przejdźmy przez nie, przez nie po kolei. Faktycznie planowanie transformacji energetycznej to jest długoterminowy proces i on wymaga synchronizacji Kwestii prawnych, kwestii, kwestii technologicznych i też ekonomicznych związanych z koniecznymi nakładami i inwestycjami. Więc tutaj to jest, to, to jest złożony problem. My zdecydowanie jesteśmy w sytuacji, gdy przez lata, i to nie jest tylko kwestia ostatnich kilku lat, ale dużo dłużej, to, to było traktowane mocno po macoszemu, żeby nie powiedzieć, jakby bardziej wstrzymywane z różnych powodów, gry różnych interesów i może też no, pewnych historycznych uwarunkowań polskich i, i, i naszego podejścia do tego tematu. W związku z tym, dzisiaj jesteśmy w sytuacji, gdzie Polska ma jeden z najniższych w Europie udziałów energii, energii odnawialnej w swoim miksie energetycznym, jednocześnie najwyższy, zdecydowanie najwyższy w Europie, jeden z najwyższych na świecie udziałów. Węgla kamiennego, który w Polsce się geologicznie staje coraz trudniejszy do wydobywania ma coraz gorszą jakość, a importowany z Rosji właśnie sami wstrzymaliśmy. Więc ta sytuacja nie jest ciekawa i tych zaniedbań wieloletnich zarówno na gruncie prawnym, inwestycyjnym, jak i, jak i też technologicznym i integracji sieci przede wszystkim no nie da się nadrobić w ciągu pięciu minut, na ciągu nawet pół roku. Co nie zmienia faktu, że powinny zostać natychmiast podjęte daleko idące działania przyspieszające wszystkie te aspekty jednocześnie, a to się po prostu nie dzieje i szczególnie nie dzieje się w porównaniu do tego, co robią inne kraje w odpowiedzi, szczególnie za naszą zachodnią granicą. Więc, więc to, no to jest sytuacja, w której jakby nie rozwiążemy tematu w ciągu trzech miesięcy, niemniej jednak w ciągu trzech miesięcy powinny być podejmowane działania, żeby rozwiązywać temat w średnim i dłuższym okresie. Tak to mniej więcej wygląda w, w, na takim najwyższym poziomie, jakby ogólności. Kwestie prawne musimy podejmować, no i rząd, można powiedzieć, że zaczął je podejmować, no bo jest propozycja zmiany, na przykład ustawy 10H. Powiedzmy, że to była ustawa, która mówiła o tym, że farmy wiatrowe nie mogą być bliżej gospodarstw domowych, parków narodowych, etc. etc. Niż odległość 10 długości wiatraka. Teraz no, ma być zmiana, że do 500 metrów albo 10 długości wiatraka, w zależności od społeczności lokalnej, prawa zagospodarowania terenu, które miejscowo jest uchwalone i jeszcze tam kilku aspektów. Tak. Przy dyskusji o 10H, która już trwa bardzo długo, to ja bym chciał zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, że jej wprowadzenie te już teraz chyba 7 lat temu, prawie, to właściwie 6 lat temu, to spowodowało całkowite zatrzymanie tak zwanego developmentu, czyli rozwijania nowych projektów wiatrowych i nawet zmiana tej, tej regulacji teraz oznacza co najmniej kilkuletni dalej zastój, ponieważ przygotowanie nowych projektów potrwa kilka lat. Po drugie, ta liberalizacja jest taką quasi-liberalizacją. Dlatego, że z jednej strony jeszcze w ogóle nie weszła w życie, jeszcze ma, jeszcze ma chwilę ścieżki legislacyjnej przed sobą, to jest pierwsza rzecz, natomiast, natomiast yy, druga rzecz jest taka, że to jest tylko zdelegowanie decyzji na, yy, na poziom lokalny, a nie umożliwienie w pełni tych inwestycji. Jak porównamy to na przykład do tego, co jest planowane nie w Niemczech, gdzie, gdzie jest, y, ta, y, regulacje idą w kierunku rezerwacji 2% terytorium kraju pod farmy wiatrowe i przyspieszenia właściwie automatycznego wydawania decyzji lokalizacyjnych. My mamy dalej y, złożony proces, on jeszcze dodatkowo, równolegle do liberalizacji 10H, jeszcze są zmiany w, w zasadach planowania przestrzennego, które jeszcze utrudnią ten proces. No, a, a tak zwana liberalizacja 10H to jest de facto zdelegowanie problemu na, na społeczności lokalne, co oczywiście jest krokiem w dobrym kierunku, bo dobrze, że ludzie mogą decydować na miejscu, czy chcą tych inwestycji, czy nie, ani że to jest centralnie zablokowane. Natomiast to, jest, to na pewno nie jest taki bardzo prorozwojowy i i jakby to nie jest znaczące uproszczenie procesu, które nam obrodzi w krótkim terminie rozkwitem wielu, wielu projektów farm wiatrowych. Więc krok w dobrym kierunku, za późno, za mało i jakby niestosowne, niedostosowane do, 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 tych, do tych potrzeb, które są i które. Które powinniśmy postawić w najwyższym priorytecie żeby no, ten rozwój OZE. No tutaj powiedzmy, że ustawa 10H była takim jednym z sztandarowych postulatów rządu Prawa i Sprawiedliwości, no bo te 7, 8, 9 lat temu społeczeństwo bardzo narzekało na to, że właśnie wiatraki za blisko domów, że szumi, że wpływ na klimat. No, myślę, że dzisiaj niektórzy mogą się zastanowić nad tym, czy Wtedy te narzekania były sensowne, patrząc na to, że dzisiaj, gdyby rozwój szedł, może nie tak na dziko, jak, jak był na początku, ale jednak dużo szybciej, to mielibyśmy już. Większy zasób energii odnawialnej, tak? Bardziej byśmy z niej korzystali. No, I i też, też oczywiście, żeby nie popadać skrajność, pewne y, ograniczenia i procesy planowania związane z budową wiatraków muszą być i muszą być odpowiednie lokalizacje do tego wybierane, pewien zakres oddziaływania na, na, na komfort życia. Oczywiście, jest faktem y, tego typu inwestycji, więc y, to wszystko się musi odbywać nie jako zupełna tak zwana wolna amerykanka, tylko w ramach odpowiednich procedur, też. Y, weryfikujących, natomiast no to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia, to było całkowite zablokowanie tego typu inwestycji. I to, yy, i to właściwie można powiedzieć, no nie, nie miało specjalnie racjonalnego uzasadnienia. Można było jakby nie tak za to traktować i dbając o, o odpowiednie warunki inwestycji umożliwiać, ale to jest typowy mądry Polak po szkodzie, prawda? Teraz jesteśmy w sytuacji, gdy tego się nie cofnie, można tylko znacząco przyspieszać. Jestem zdania, że te, te, to wsparcie, ułatwienia dla, dla, dla OZE, zarówno wiatru, jak i też fotowoltaiki, oczywiście powinny być maksymalne. Prawdziwa bariera jednak oczywiście jest zupełnie gdzie indziej. Ona jest też po stronie gotowości sieci do integracji dużej liczby źródeł OZE. I tutaj znowu mamy do czynienia, nie wiem, już z pewnie kilkudziesięcioletnimi zaniedbaniami łącznie w, w rozwoju rozbudowie sieci, które mogłyby przyjąć znacząco większą liczbę rozproszonych źródeł zamiast tych kilku wielkich centralnych elektrowni i jakby jedno, jednokierunkowego przesyłu energii do no, z tych elektrowni problemem, do, do odbiorców. Problemem też niedługo, a, bo, bo w ciągu pięciu lat będzie to, że trzeba będzie przestawić całą sieć przesyłową, a przynajmniej dużą jej część, z przesyłania energii z południa, czyli tam, gdzie mamy kopalnie i elektrownie, na północ, no właśnie z północy, gdzie mają powstać w ciągu pięciu lat elektrownie wiatrowe, wodne, żeby przesyłały z północy na południe. Na to też powiedzmy, tak, tak, tak. że nie jesteśmy już dzisiaj gotowi. Tak, jak pan patrzy na to szerzej, to geografia taka przemysłowa Polski to głównie przemysł skoncentrowany na południu, na Śląsku wokół zasobów historycznych, właściwie już teraz coraz bardziej historycznych, węgla kamiennego i wysoko energochłonny przemysł w dużej mierze właśnie w regionie południowym. Natomiast jak patrzymy do przodu, to niezależnie od tego, czy wierzymy, jak szybko powstaną elektrownie atomowe i lokalizacja pierwsza wybrana w Koczewie, albo też pewnie szybciej powstające. Farmy wiatrowe na, na Morzu Bałtyckim, no to mamy dużą, będziemy mieli dużą koncentrację jednostek wytwórczych na, 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 północy, na północy Polski. I tu faktycznie prawdopodobnie wąskie gardło w postaci, w postaci sieci no też jest czymś, co powinno być na najwyższym priorytecie do, do zaadresowania. Łącznie mówimy o, o fundamentalnej w ogóle przebudowie zarówno źródeł lokalizacji, typu źródeł ich lokalizacji, ale też logiki działania. Mm -hmm. Całego systemu, i dlatego też ja, w ograni ja osobiście w ograniczonym stopniu, patrząc na jakby ryzyka projektowe związane z tymi dużymi projektami, na te wąskie gardła w sieci, nie za bardzo wierzę, że te duże projekty, czy to atomowe, czy, czy farmy wiatrowe na morzu, są mm -hmm. y y pełnym rozwiązaniem kwestii transformacji energetycznej w Polsce. To może być na pewno i będzie ważny element, natomiast jedyne rozsądne rozwiązanie to jest postanowienie na, na znaczące skalowanie tych źródeł rozproszonych w całym kraju, zarówno fotowoltaicznych, jak i wiatrowych. I też uruchomienie jakby przedsiębiorczości nie tylko Polaków, które oni pokazali przy na przykład masowym rozwoju fotowoltaiki na domach, ale też małego, średniego i większego biznesu, który może odegrać znaczącą rolę w tej transformacji. Inwestując po prostu we własne źródła bliżej swojego miejsca zużycia tej energii. No dobrze, ale z fotowoltaiką też mamy kilka zagadnień do rozwiązania, żeby nie mówić problemów. Po pierwsze, no, przez zmiany prawa, taryf, odbioru energii, staje się to coraz mniej opłacalne, bo inwestycja jakby wydłuża się jej zwrot. Po drugie, sieci, to o czym powiedzieliśmy, nie są gotowe. Po trzecie, fotowoltaika bardzo często no to jest produkt, który musimy importować z Chin. Też, mhm. Czy nie jest tak, że uzależniamy naszą gospodarkę, naszą energetykę? No właśnie, jak kiedyś uzależniliśmy się od paliw kopalnych z Rosji, tak dzisiaj. Od podzespołów, części wymiennych i w ogóle produktu, który jest produkowany nie tylko nie w Polsce, nie tylko nie w Unii Europejskiej, no ale w Azji, no, która też w globalnych rozrywkach różnie się zapatruje tak? I, i po różnych stronach może stanąć. Tak, to jest bardzo dobre pytanie. My w Climate Strategy z Poland niedawno nawet popełniliśmy taki artykuł czy position paper na ten temat, patrząc na to, że temat staje się coraz bardziej gorący, bo z jednej strony mamy takie duże uproszczenia komunikowane przez polityków, że nie przechodźmy z rosyjskiego gazu na chińską fotowoltaikę, i to jest dramatyczne uproszczenie, ale się pojawia w przestrzeni publicznej. Z drugiej strony też widzimy, że w Europie jest coraz większa debata też na ten temat, że jeśli stawiamy na tą transformację energetyczną to faktycznie nie powinniśmy bardziej się zastanowić jak są skonstruowane te łańcuchy dostaw. Dlatego my weszliśmy w temat głębiej i staraliśmy się troszkę zrozumieć y, jakie są fakty i, i też je zważyć w stosunku do tego uzależnienia od OZE Częściowo w dużej mierze w niektórych technologiach z Chin versus uzależnienie od paliw kopalnych z Rosji. I tu jest trzy główne punkty, które chciałem powiedzieć. Pierwszy to jest taki, że fundamentalnie z punktu widzenia technologii uzależnienie od miejsca produkcji technologii odnawialnych jest mniejszym problemem niż uzależnienie od importu paliw kopalnych. Po prostu dlatego bardzo Prozaicznego, oczywistego powodu, ale który często jest pomijany, że instalacja OZE, jak jest wybudowana, to już stoi u nas i nie wymaga zasilania w żadne paliwa. jest Czerpie energię ze słońca czy, czy wiatru, w związku z tym, jak już tą instalację postawimy. No to bezpieczeństwo jej użytkowania mamy zapewnione do momentu, gdy ona nie zostanie zburzona, albo ewentualnie yy, nie dozna jakiejś krytycznej awarii, co się bardzo, bardzo, bardzo rzadko zdarza. Natomiast yy, w przypadku paliw kopalnych, to jak my zainwestujemy w, w elektrownię, to potem musimy dwa wagony węgla, na, yy, dwa pociągi węgla na godzinę, tak tam w dużych elektrowniach, albo, yy, albo stały dopływ gazu zapewnić, yy, co oczywiście daje. Takiej Rosji możliwość zakręcenia kurka, czy, 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 czy zabrania dostępu, i wtedy ta cała, ten cały konstrukt pada. Więc to jest fundamentalna różnica. Instalacje OZE mają charakter kapeksowy inwestycji z góry, która potem przez bardzo długi okres czasu produkuje energię właściwie bez kosztów zmiennych i bez zasilania w żadne paliwa. I to jest pierwsza fundamentalna różnica. Czyli nawet jakbyśmy mieli 100% wszystkich instalacji OZE produkowanych w Chinach, bo jest taniej, to mając je na miejscu u siebie zainstalowane, jakby to, że one były oryginalnie wyprodukowane w Chinach, nie ma wpływu na bezpieczeństwo. To jest pierwsza fundamentalna rzecz. Druga rzecz jest taka, że faktycznie Chiny przez lata zbudowały szczególnie w fotowoltaice, w wietrze mniej, ale też próbują. Natomiast w fotowoltaice zbudowały bardzo dominującą pozycję. Ostatni raport International Energy Association ponad 90% właściwie w poszczególnych elementach, w większości elementów, czterech na pięciu elementach łańcucha dostaw PV mają producenci zlokalizowani w Chinach i tutaj to znowu wymaga na pewno zaadresowania w ramach rozwoju OZE, zarówno w fotowoltaice, ale też właśnie w wietrze żeby nie, być może nie doprowadzić do tej samej sytuacji, a szczególnie w nowych technologiach takich jak baterie i wodór, gdzie te łańcuchy dostaw dopiero się tworzą i tutaj strategia powinna być dwutorowa znaczy nie da się, ani nie byłoby wskazane z punktu widzenia kosztów całkowite odtwarzanie tych łańcuchów dostaw i w całości budowanie tylko na przykład w Europie, bo oczywiście Chiny mają swoje względne przewagi konkurencyjne w różnych punktach tego łańcucha dostaw, więc tutaj kluczowe jest wybieranie tych newralgicznych elementów łańcucha dostaw i dbanie o to, żeby w tych punktach mieć, mieć silną kontrolę z punktu widzenia bezpieczeństwa. Takim punktem na przykład jest warstwa software'owa czy, czy inwerterów, fotowoltaice. Takimi, takimi punktami mogą mieć niektóre nowe technologie, tak żeby nie, nie, nie konkurować na, 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 na produktach, które już są takim Podstawowym, podstawowym produktem masowej skali, ale raczej na innowacyjnych, nowych, nowych rozwiązaniach. I jest szereg innych jeszcze tam aspektów, które moglibyśmy rozwijać. W każdym razie chodzi o to, że ta strategia wobec łańcuchów dostaw OZE musi być troszkę bardziej zniuansowana i nie zerojedynkowa. Na zasadzie nie chcemy chińskiego, budujemy sobie od nowa polskie czy europejskie. Tylko mądrze wykorzystujemy to, że możemy mieć duże dostawy taniej, tanich komponentów czy, czy produktów gotowych OZE z Chin i uzupełniamy to własnymi kompetencjami, tam gdzie to jest krytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. I, i tak skonstruowany system może dostarczyć tą transformację tanio i bezpiecznie. I o, o, a o to tak naprawdę chodzi na koniec dnia. No dobrze. No, natomiast. Coraz częściej pojawia się też pytanie, co z ekologią. Bo pierwsza rzecz, no to przy wiatrakach mówiliśmy, o, są różne też podnoszone, podnoszone zagadnienia, jeśli chodzi o, nie wiem, wpływ na środowisko, na zwierzęta, na, na ludzi. Natomiast no, jeśli chodzi o fotowoltaikę, no to też jest kwestia, składowania i utylizacji. Pierwszy etap to jest w momencie kiedy no właśnie transport, montaż, jakieś odpady powstające przy tym, a drugi etap no to jest e, po pewnym zużyciu, po pewnym okresie przydatności no pojawi nam mhm. się bardzo bardzo dużo elementów: aluminium, szkła, elektroniki do utylizacji. Tak, i to jest też znowu bardzo fajnie nadużywany argument przeciwników rozwoju OZE, przez przeciwników rozwoju OZE, dlatego też warto go bardzo wprost zaadresować. I znowu pierwszy punkt jest taki, że wszystkie technologie energetyczne, zarówno te odnawialne, jak i nieodnawialne, mają tego typu problemy, jak każda inwestycja kapeksowa. Każda rzecz, którą wybudujemy po swoim cyklu życia, musi zostać zutylizowana. I tak samo elektrownia w Bełchatowie przy niedługim. Końcu cyklu życia będą gigantyczne koszty, i, i jakby też koszty, koszty do poniesienia, żeby uniknąć tak naprawdę kosztów środowiskowych wyłączenia tego typu instalacji. To samo na przykład z elektrowniami atomowymi, gdzie wszyscy się pasjonujemy, że przez wiele, tam kilkadziesiąt lat elektrownia atomowa może, może działać, natomiast też na końcu często nie uwzględniane w biznes case'ach tego typu inwestycji są gigantyczne koszty jakby rekultywacji, zamknięcia i decommissioningu tak zwanego tej, tego typu elektrowni, więc, więc to dotyczy, Każdego rodzaju inwestycji kapeksowej. Te OZE akurat mają tą charakterystykę, że można, ponieważ są rozproszone, mniejsze, można relatywnie łatwo zbudować system recyklingu tych, tych, tych urządzeń i jakby wykorzystania ponownego niektórych, niektórych komponentów. No ale oczywiście pewne koszty na końcu cyklu życia zawsze będą. Ja, ponieważ my się zajmujemy mierzeniem w ogóle śladu węglowego jako fundacja, Dosyć dobrze mamy zbadany temat y, śladu węglowego na przykład, czyli jednego z aspektów, bo są inne oczywiście, ale, ale jednego z aspektów ekologiczności y, y, produkowania i potem całego cyklu życia tych urządzeń. I na przykład w tym, w tym zakresie wygląda to tak, że jak popatrzymy na instalację, porównamy, sprowadzimy wszystko do wspólnego mianownika i w całym cyklu życia popatrzymy na ślad węglowy wyprodukowania wiatraka, potem jego zainstalowania, Produkcji energii przez cały cykl życia i potem, potem recyklingu na końcu. No to oczywiście te technologie są w całym cyklu życia znacząco, znacząco lepsze na wspólnym mianowniku niż jakakolwiek technologia paliw a akurat jest tak, że na śladzie węglowym, najniższy ślad węglowy mają elektrownie atomowe, niższy niż wiatraki i fotowoltaika w całym cyklu życia, ale za to mają oczywiście odpady radioaktywne, które są innym wymiarem, który trzeba brać pod uwagę. Więc, więc na koniec dnia to jest, to jest problem, oczywiście do zaadresowania. Czyli, co się dzieje na końcu cyklu życia z tymi technologiami, ale to dotyczy wszystkich, wszystkich technologii, i wszystkich inwestycji w większym, eee. w mniejszym stopniu. No dobrze, a podsumowując i kończąc naszą rozmowę, no to odwołam się znowu do minister klimatu, która powiedziała, że dzisiaj 15%. Pana zdaniem, jaki jest ten próg, albo do, do jakiego. Do, do, do ilu procent powinniśmy dojść, nie wiem, w przeciągu 3-5 lat, żeby mówić już o jakimś względem bezpieczeństwie? Znaczy po, y, dwie części odpowiedzi na to pytanie. Pierwszy Polska powinna na pewno aspirować do 50-procentowego o miksie energetycznym do roku 2030. To jest możliwe, wymaga natychmiastowego uruchomienia pełnej zdolności projektowej, organizacyjnej, wdrożeniowej. Różnych podmiotów, nie tylko dużych spółek skarbu państwa, ale też niezależnych deweloperów, zmian prawnych, o których mówiliśmy, i też poprawy dostępu do sieci i wykorzystania różnych rzeczy, które można zrobić, żeby ten w ramach istniejących zasobów cały czas poprawianej sieci ten dostęp maksymalnie uelastycznić. To są różne metody, takie jak współdzielenie przyłączy przez instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe, linie bezpośrednie i cała masa innych rozwiązań, które są gdzieś tam na stole, a po prostu nie są wdrażane. Natomiast, natomiast w dłuższym okresie, ja głęboko wierzę i tutaj jestem być może Takim dalekosiężnym wizjonerem, ale że my prędzej czy później doprowadzimy, okaże się w prędzej czy później, że, że system energetyczny będzie w 70 czy 80% bazował na, na oze i problemy z integracją tych rozproszonych źródeł, z ich zmiennością zostaną zaadresowane zarówno przez rozwój nowych technologii magazynowania, spadek kosztu magazynowania energii. Ale też przez inną konstrukcję mechanizmów rynku, które spowodują, że po prostu odbiorcy będą też bardziej elastyczni, będą bardziej płynnie dostosowywać swoje zużycie do, do bardziej zmiennej generacji systemów z wysokim udziałem OZE. I tutaj to jest osobny, duży temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, ale, ale są już praktyczne symulacje dużych systemów energetycznych, takich jak w Stanach Zjednoczonych, które pokazują, że nawet. 100% co pewnie byłoby nieekonomiczne, ale nawet 100% systemu energetycznego opartego na wietrze, słońcu i energii z wody, która jest bardzo ważna, też jest, jest możliwe bez żadnego atomu i bez żadnych paliw kopalnych. No, obyśmy jak najszybciej dotarli do tego, bo wtedy rzeczywiście bezpieczeństwo energetyczne i te problemy też finansowe. A mogą być znacznie rozwiązane. Tak. Na koniec dnia to będzie tak, że to są trzy, trzy, to są trzy rzeczy naraz, które osiągamy. Pierwsza rzecz, że mamy system, który jest bezpieczny i niezależny od nikogo na zewnątrz, bo jest oparty na aktywach, które są na miejscu. Po drugie, jest tańszy, ponieważ, jak pokazuje ostatni okres, paliwa kopalne, no, ponieważ się kończą i będą się kończyć i są kontrolowane przez różne niekoniecznie przyjazne reżimy, no to no to ich koszt jest po prostu nie do, nie do nie do udźwignięcia przez gospodarki. A po trzecie, to tym chciałem zakończyć, jeszcze będziemy mieli pozytywny wpływ na, na ograniczanie zmiany klimatu. I, I tak naprawdę to jest na koniec dnia właściwie najważniejszy z tych wszystkich elementów, ponieważ bez, bez tej transformacji my prędzej czy później jako społeczeństwa nie mamy po prostu racji bytu. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem był Łukasz Dobrowolski, ekspert energetyczny i, i do spraw klimatu z fundacji Climate Strategies Poland. A to było DGPTOK obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon mąglonek. Dziękuję.